ustalono oskarżony, znajdując się na jezdni na ulicy Młodych w Pile i kierując się w stronę obwodnicy celem wyjazdu z miasta w kierunku Poznania, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu znajdującemu się na drodze z pierwszeństwem przejazdu kierowcy samochodu zestawu ciężarowego marki Scania i wymusił pierwszeństwo przejazdu, doprowadzając w ten sposób do tego, że kierowca zestawu ciężarowego został zmuszony do nagłego hamowania, w wyniku czego stracił on panowanie nad zestawem ciężarowym i zginął na miejscu. 54-letni mieszkaniec Piły usłyszał zarzut dotyczący spowodowania wypadku, w którym zginął kierowca ciężarówki oraz nieudzielenie mu pomocy i ucieczkę z miejsca wypadku. Do tragedii doszło 28 grudnia przy skrzyżowaniu pilskiej obwodnicy z ulicą Młodych. Między innymi na podstawie monitoringu policjanci ustalili sprawcę wypadku i auto, którym jechał. Mężczyzna został zatrzymany już następnego dnia. Nie przyznaje się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia.